Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Karolina, wszystkiego lepszego, gratulacje, medalu na wyjazdzie. Trenerowi za takie dobre przygotowanie. Bez medalu musi. Co nie wracać. Możliwości przywitać to. Gratuluję. Nawet kwiaty to mam dla trenera. Pani nie żyje. No, nie tam się chodzi. Witam Państwa bardzo gorąco na konferencji prasowej z naszą wspaniałą zawodniczką. Brązową medalistką Mistrzostw Świata, chciałem powiedzieć złotą, ale ta karowa była złotą. Mam nadzieję, że jeszcze będzie Mistrzostw Olimpijskich. Złotą była tylko przed 4 laty. Są z nami trener Karoliny, pan Władysław Maciejewski, prezes klubu sportowego PAK Andrzej Stachura, pan dyrektor Juliusz Steinhoff, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublinie, a także prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Boksu Bokserskiego, pan Piotr Osiak. Może na początek, Karola, tak na gorąco, dwa zdania od siebie, później będą pytania od kolegów dziennikarzy. Najpierw podziel się z nami pierwszymi wrażeniami po zdobyciu tego 4. już medalu Mistrzostw Świata. No cóż, naprawdę bardzo się cieszę, że zakwalifikowałam się na te igrzyska. Medal przywiozłam tylko brązowy, ale może tak się za bardzo nie załamałam tym, jak po wcześniejszych tam porażkach na Mistrzostwach Świata, gdy przyjeżdżałam z medalem brązowym, to byłam taka bardziej smutna, nie? A tutaj to tak, może tak się tyle nie przejmuję, bo wiadomo, że mam ten awans, to jest inaczej, nie? I cieszę się naprawdę, że moim marzeniem było wystartować na tych igrzyskach, mam kwalifikacje, także no, to jest naprawdę bardzo duży sukces dla mnie i dla mojego trenera przede wszystkim, dla klubu PAKO, dla w ogóle myślę, że dla Lubelszczyzny tutaj też jest. Miejmy nadzieję, że przywiozę medal z igrzysk. Pan trener Władysław Maciejewski, panie trenerze, pierwsze wrażenie, kiedy dowiedział się pan, że Karola jest już w ćwierćfinale i to może dać awans na igrzyska olimpijskie. Co pan sobie wtedy pomyślał? No, pomyślałem, że nareszcie się ziściło to, co było, to, cośmy planowali od dłuższego czasu, także to było nieplanowane rok, no może więcej, odkąd wszedł ten boks kobiecy w program Igrzysk Olimpijskich i od tamtego czasu zaczęliśmy już poważnie myśleć o przygotowaniach do właśnie eliminacji olimpijskich. Ja rok temu jeszcze mówiłem, że bo już niektórzy zakładali tym dziewczynom medale olimpijskie na szyję. Ja mówię, spokojnie, poczekamy, zobaczymy. To nie jest takie proste, bo cały świat się zbroi i wszystkie dziewczyny, które przyjechały na Mistrzostwa Świata, chciały zdobyć kwalifikacje. Było ciężko, wiadomo, że duża konkurencja, rywalizacja, ale tak powoli, po tych przygotowaniach, dużo tych zgrupowań, dużo pracy przed Karolą, przed całym sztabem szkoleniowym i myślę, że to zaprocentowało tym, że się zakwalifikowała. No, akurat tak wyszło, że zakwalifikowała się jedynie Karolina. Szkoda, że reszty dziewczyn się nie zakwalifikowała, ale tak jak mówię, już rok temu wszystkim zakładali medale olimpijskie. No, szkoda, że tylko Karolina, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że jest Karolina właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Za chwilę kolejne pytanie, rzeczywiście będą do pana trenera. Chciałem przywitać bardzo ciepło i gorąco wieloletniego prezesa Polskiego Zielonego Związku Bokserskiego, pana Waldemara Zmuczyka, panie prezesie. Andrzej, zwracam się do Andrzeja Stachury, prezesa klubu sportowego PAKO. Warto było zainwestować w boks kobiecy. 10 lat ciężkiej pracy, ale mamy w końcu klubie sportowy PAKO. Zgadza się, jest to największe osiągnięcie w historii klubu. Nie ulega wątpliwości, że czekaliśmy na to latami, liczyliśmy na to, że Karolina to osiągnie.
liczymy teraz na medal w Londynie. Mimo to, że klub ma już swoje tradycje, 20 parę lat, ma mistrzów Europy w kulturystyce, mistrzów Polski w boksie, ale no, tutaj czołowym zawodnikiem klubu jest Karolina Michalczuk. I cieszymy się bardzo z tego wyniku niezmiernie. Były stresy, nerwy, ale teraz już można na luzie. Ja tu dodam do tego, co Andrzej mówił. Cieszymy się z sukcesu klubu sportowego PAKO, bo Karola awansowała na igrzyska, 4 medale mistrzostw świata, 6 medali mistrzostw Europy, 12 medali mistrzostw Polski, drodzy Państwo, z czego 11 złotych Karola przegrała tylko raz na mistrzostwach Polski, tylko dlatego, że odniosła kontuzję po pierwszym mistrzostwa w 2001 roku w Tarnowie. Piękne, piękne sukcesy. Zwracam się teraz do pana dyrektora Juliusza Szajnowy, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Lublinie. Panie dyrektorze, pierwsza olimpijka z Lublina już pewna. Tak, jest to ogromny sukces klubu sportowego, zawodniczki, trenera, że uzyskała nominację, awans do udziału na Igrzyskach Olimpijskich. Jest to pierwsza osoba z Lublina, która uzyskała nominację olimpijską. I tak jak składałem gratulacje Karolinie z okazji uzyskania i nominacji, i brązowego medalu, no to również złożyłem życzenia, by na Igrzyskach Olimpijskich no, medal zawiesić na piersi Karoliny, co najmniej taki sam. Co najmniej takiej samego koloru, czyli brązowy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe, proste, bo Igrzyska Olimpijskie to trochę innymi prawami się rządzą niż Mistrzostwa Europy czy świata. Natomiast wierzymy w to, że i będziemy kibicowali i trzymali kciuki, żeby jak najlepiej Karolina jak najlepszy wynik uzyskała na igrzyska. Pan dyrektor nie wspomniał, ja tylko powiem to dziennikarzom, że miasto bardzo intensywnie wspiera klub sportowy PAKO, w szczególności Karoliny. Dotacje miejskie są to rzędu kilkudziesięciu, które miasto przeznacza właśnie na sekcję bokserską, w tym na naszą wspaniałą mistrzynię. Jeszcze myślę, że pytania do pana dyrektora będą. Teraz prezes Okręgowego Związku Bokserskiego Piotr Siał. Były też znakomity pięściarz. Niestety nie olimpijczyk, szkoda, panie Piotrze. Ale mamy olimpijkę w końcu w Lublinie, to jest chyba również. Tak, bardzo się cieszę z tego i Karolinko, to jeszcze raz tyle czoła przed twoimi zasługami. Ale ja to już powiedziałem w 2010 roku w Błęcznie, kiedy zapytano mnie, kto zdobędzie medal, czy pojedzie na olimpiadę z bokserów. Powiedziałem, no trudno będzie znaleźć boksera, ale pojedzie jedna Karolina Michalczuk. Tak jakby wytrafił. Tu nic dodać, nic ująć. No, jest dobra atmosfera, zaczęła się w boksie. Mamy dobrych zawodników, zdobywają mistrzostwa Polski. Oby tak dalej. Nie chciałbym zabierać czasu, ale jeszcze jedno słowo. Pozwolę sobie wstać i wręczyć pierwszego Stanisława. Tak to nazwaliśmy. Jest to statuetka, która powstała, zaprojektowana przez ludzi, którzy są bliscy boksowi. I to ustaliliśmy, że to będzie taka statuetka na memoriale Stanisława Zalewskiego. Dla ludzi, którzy zasłużyli się dla sportu, dla boksu w szczególności. Nie są to jakieś złote medale, ale to jest symbolika. Także Karolinko, pierwszy Stanisław na twoje ręce. A tu jest jeszcze o Stanisławie pierwsza ulotka, jaka na tym memoriale się ukazała i to wejdzie już w tradycji. Także trenerowi też jeszcze oficjalnie dziękuję. Dziękuję. Panie prezesie, ja to powiem, że pan Stasiu to często mam Karolinę cukierkami. Właśnie, miałem przyjemność z cukierką. Nie, no jest tu historia, bo tu jest Stasio Zalewski ze Sztamem, z Feliksem Sztamem, Stasio Zalewski z Jerzym Rybickim i jeszcze starszy zawodnik pan Koina. Mówimy o memorialu Stanisława Zalewskiego. Ja, drodzy Państwo, powiem Wam o jednej rzeczy. Andrzej Stapula jest w posiadaniu pamiątek po Stanisławie Zalewskim. Udało nam się zdobyć od rodziny te pamiątki. I tutaj
spoglądam na pana dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki. Może jak powstanie, mówię duże może, jak powstanie kiedyś Muzeum Sportu, ta nasza wymarzona galeria lubelskiego sportu, tam na pierwszym miejscu zapewne w sekcji tej bokserskiej będzie Karola, ale tam miejsce znajdzie się oczywiście też i dla Stanisława Zalewskiego. Tych pamiątek, zdjęć, nawet jeszcze sprzed wojny. Pan Bartek, wieloletni przyjaciel, kolega pana Stanisława Zalewskiego, ma zdecydowanie więcej, ale z chęcią dam panu Bartkowi, jak pan Bartek się tym wszystkim zaopiekuje, to będzie kiedyś, będzie mowa młodzież i pasjonaci boksu z przyjemnością oglądać. Ja mam taką nadzieję, że nie kiedyś, tylko już za dwa lata, kiedy powstanie stadion na ulicy Hoffmanna. Tam będzie dużo miejsca po rozmowach z panem prezydentem Żukiem. Jesteśmy w stanie tam lokować tą galerię lubelskiego sportu i wierzę, że najpóźniej za dwa lata, w momencie, kiedy będziemy otwierać stadion przy ulicy Krochmalnej, tam ta galeria lubelskiego sportu powstanie. Jeszcze chciałem nawiązać do memoriału Stanisława Zalewskiego. Tam walczyli również i zawodnicy klubu sportowego PAKO. Odnieśliśmy dwa zwycięstwa, Karol Judin i Mateusz Gąpnicki, a reprezentacja Lublina wygrała z bardzo mocną reprezentacją Warszawy 10-6. Jest z nami jeszcze były prezes przez 20 lat, pan Waldemar Zbyszczuk, który kierował Lubelskim Okręgowym Związkiem Bokserskim. Panie prezesie, myślał pan, że kiedyś w końcu doczekamy się olimpijczyka w tych ostatnich czasach? Bo ja nawiążę jeszcze do tego, że byli olimpijczycy z Lublina. Pierwszym Henryk Kukier, który trzykrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich. No, nie miał szczęścia pan Henryk, bo za każdym razem trafił na dość mocnych przeciwników w Melbourne, w Australii. Rywal był do pokonania, ale no nie został oszukany po prostu nasz wspaniały mistrz. Nie ma tu. Tak, myślał pan, że będzie ta kwalifikacja? Przyznam się szczerze, że tak, ale wtedy z chwilą, kiedy się okazało, że mogą startować pod kobiety, bo wygląda to jak to, ale tam wszystko tylko Karolina. No i stało się, jak to się stało właśnie. A jeżeli chodzi o starty mężczyzn, to chciałem powiedzieć, że tutaj też są olbrzymie słowa uznania, bo przecież kiedyś tego nie było. Zanim wysyłał reprezentację tych, których uważali, że najlepsi, bez żadnej kwalifikacji, bez żadnego tego boksowania, nie traktowali. Teraz jest sytuacja znacznie trudniejsza, bo nie wystarczy być najlepszym w kraju, uzyskać dotacje, wysłać i tak dalej, no, ale nie trzeba się również sukcesu. Wtrącę się w słowo panu prezesowi. Polska męska reprezentacja walczyła na Mistrzostwach Świata w Baku z Azerbejdżaniem, walczyła w Trabzonie w kwalifikacjach. Niestety, żadnemu z naszych chłopców nie udało się uzyskać kwalifikacji. Jest jedyna szansa, jest kilka miejsc z tak zwanej dzikiej karty. Liczymy, że Polacy za zasługi, drodzy Państwo, pomimo żart, polski boks zdobył na Igrzyskach Olimpijskich 48 medali. Więcej zdobyła tylko lekka atletyka. To jest jedna z najbardziej medalodajnych dyscyplin sportowych. Niestety, od 20 lat czekamy już na medal. Ostatni medal polskiej reprezentacji to Barcelona i Wojtek Bartnik. No, wierzymy, że w końcu coś się zmieni dzięki naszej wspaniałej Karolinie. Karola, myślisz o tym cały czas, że jednak gdzieś tam po głowie to będą te cztery zawodniczki. Ja nawiążę do tego, że w Chinach cztery były rozstawione, najlepsze one awansowały do półfinału. Ale chodzi mi o te, które awansowały do półfinału, to była ta czołowa czwórka z numerem pierwszym mistrzyni świata. Ona obroniła tytuł Kinga Renkana. Nicola Adams, mistrzyni Europy, z którą miałaś okazję już walczyć chociażby podczas mistrzostw Unii Europejskiej w Katowicach, gdzie nieznacznie przegrałaś, ale to werdykt sędziowski tam był dosyć kontrowersyjny. Z numerem 3 była rozstawiona Elena Sawiewa, Rosjanka, też mistrzyni świata, z którą walczyłaś w tym roku i z powodzeniem wygrywałaś. No i była się rozstawiona z numerem 4. Z tego co wiem, ta czwórka też powinna być rozstawiona w Igrzyskach Olimpijskich. Tam jest 12 zawodniczek, czyli w pierwszej rundzie wy już byście nie boksowały, tylko dopiero się w finale, czyli wtedy do zdobycia medalu wystarczyłaby jedna wygrana z zawodniczką nie z tej ścisłej światowej czołówki, czyli z tej czwórki, bo ta czwórka również w tej czwórce powinna być rozstawiona. To znaczy, no dokładnie to nie wiem jak będzie, bo też jak na tym mistrzostwa świata pewny awans miał zapewnić Cierciną, nie? No tak, ale myślę, że tutaj trener Piotrowski, trener Patryk prowadził zawodniczki w błąd, także ciebie, nie zwrócił uwagi na podział kontynentalny, parytet kontynentalny i z Europy do turnieju olimpijskiego w mistrzostwa świata mogły kwalifikować się tylko trzy zawodniczki plus jedna z dziką kartą. Tam pojawiła się informacja po ćwierćfinale, że już masz pewne miejsce na igrzyskach. Ja to kontrolowałem z PZB. Oni mi powiedzieli, że komisja trójstronna, która przyznaje dziką kartę,
zadecydowała, że jeśli będą cztery zawodniczki w ćwierćfinale, to wtedy ta czwarta znajdzie się na pewno na igrzyskach. Nie do końca jest to prawdą, bo AIWA na swojej stronie internetowej opublikowała wstępną taką listę tych zawodniczek, które się zakwalifikowały. Tam w dniu po trzy nazwiska, Renta Twoje, Nicole Adams i Sandra. Nie ma na razie tam Stojki Petrowej, która była czwarta, z którą ty wygrałaś ćwierćfinał. Więc to tak jest nie do końca. Europa ma trzy miejsca w każdej z kategorii. Jedno miejsce będzie z dzikiej karty, to cztery. Będą trzy Amerykanki, jedna Afrykanka z oceanki i trzy Azjatki. Akurat będą Azjatki trzy, tam na pewno będzie wielokrotna mistrzyni, znakomita zawodniczka na rynku. No bardzo bym chciała, żeby były te rozstawienia. Także zobaczymy, jak będzie na igrzyskach. Lecąc właśnie na igrzyskach, na mistrzostwo świata, to każdy mówi, nie tylko nasza drużyna, była przekonana święcie, że ćwierćfinał daje awans, bo tak samo w innych kategoriach też byli już, cieszyli się, że mają, bo tak miało być, że ćwierćfinalistki pewnie lecą na mistrzostwa na świat. Właśnie, okazał się parytet. Oni to zmienili tam. Oni to zmieniają. Okazało się, Państwo, że w igrzyskach z 36 zawodniczek, bo w każdej kategorii 51, 60, 75 wystartuje po 12 zawodniczek i w każdej z tej kategorii będzie po 4 Europejki, czyli w sumie 12 zawodniczek z Europy, 8 będzie z Ameryki, 8 z Azji, pozostałe uzupełniają z Afryki i z Oceanu. I tutaj był taki myk. No, mi trener Piotrowski przed wyjazdem opowiadał, że jeśli awansuje 8 Europejek, na przykład z danej kategorii, z drugiej też 8, to będzie już 16 trenerów. I jest parytet kontynentalny, gdzie mówiło się, że będzie 12, więc nie może być więcej niż te 16, bo po prostu, jeżeli by awansowało tylko na przykład 6 Europejek, to wtedy uzupełniamy do tej 12. I on na takiej zasadzie to tłumaczył. Okazało się to zupełnie inaczej. I dzięki temu Karola wygrała walkę ćwierćfinałową, to wszelkie wątpliwości już rozwiewa. Ma pewną kwalifikację. Tak będzie w przypadku jej rywalki Stojki Petrowej. Nie wiemy. Z tego, co dochodzą nas słuchy, niewykluczone, że Turczynka, z którą Karola wygrała, Turcy nie mają żadnej zawodniczki. A w ich kadrze jest grono medalistek mistrzostw świata. Nawet były mistrzynią, one podpadały tam w pierwszej, drugiej rundzie. Niewykluczone, że tą dziką kartę komisja trójstronna, która powinna przyznać się w finalistce Stojce Petrowej, może przyznać Turczynce. Z tego, co wiemy, we władzach Turkowie tam dosyć mocno naciskają. Mówię, no dzięki Bogu jest tak, że Karola znalazła się w finale, bo nie ma żadnej wątpliwości. Ja tylko powiem jeszcze odnośnie kwalifikacji. Kategoria 60 kg. Tam awansowała 6 Europejek. I prawda jest taka, że nawet półfinał, znalezienie się w półfinale nie dało kwalifikacji olimpijskiej. Bo tak jak mówimy, trzy zawodniczki tylko z mistrzostw świata, czołowa, już czwarta z dziką kartą. A wiecie Państwo dokładnie, jak z tymi dzikimi kartami na wszelkich zawodach po prostu. To też Polki liczymy na dziką kartę. Nie wiem, na pierwszej podstawie, tak, niestety jesteśmy dosyć daleko. Szkoda, bo Karolina Agraczyk przegrała z Nazwiną Czojewą, która awansowała do finału. Zdobyła ostatecznie medal, to do półfinału nawet, ale zdobyła medal. Tutaj tak to wyglądało. Lidia Figura walczyła z Koreą, ze Szwedką, była mistrzynią świata. No i też nasze dziewczyny niewiele ustępowały rywalkom, ale wyszło tak, jak wyszło. Ja chciałbym jeszcze podziękować wszystkim urzędom, które nas wspierały. Klub, Karolinę, przygotowania i tak dalej. Czyli chciałbym tutaj jeszcze raz panu dyrektorowi Urzędu Miasta Wydziału Sportu, Juliuszowi Szajmosze, podziękować za wsparcie. Urzędowi Marszałkowskiemu, Dzięki Sportu i wszystkim, którzy po prostu trzymali za nas kciuki i nas wspierali. Bardzo dziękuję. Ja zanim oddam jeszcze głos kolegom dziennikarzom, chciałem powiedzieć o jednej sprawie, która mnie osobiście bardzo zbulwersowała. Przed mistrzostwami świata trener Władysław Maciejewski miał powiedziane, że jedzie. Że jedzie, dostarczył dokumenty do wizy chińskiej, dostarczył paszport. Okazało się, że niestety miejsca w kadrze dla trenera nie ma. Ja rozumiem, no mogła zdarzyć się taka sytuacja, ale dlaczego trener o tym fakcie dowiaduje się z komunikatu zamieszczonego na stronie PZB,
Myślałem, że zadam to pytanie trenerowi Piotrowskiemu wczoraj na lotnisku w Warszawie. Niestety trener nie wrócił do Polski. Tutaj taka troszeczkę smutna informacja, bo w Chinach nieprzyjemna sytuacja. Jeden z członków naszej ekipy, Rudyniani, Marcin Kwiatkowski, dostał udaru, został w szpitalu i teraz otrzymamy mocno kciuki, żeby Marcin jak najszybciej wrócił do zdrowia i wrócił do Lublina. Pan z Marcinem w Chinach w szpitalu został właśnie trener Piotrowski. Ja chciałem, żebyście Karola i trener też stosunkowali się do tego, bo ja już w rozmowie z tobą mówiłem, oglądałem zdjęcia przed wyjazdem, wszystkie zawodniczki uśmiechnięte, drodzy Państwo, a Karola smutna. No my wiemy dlaczego, ale warto by było też, żeby wszyscy w Polsce się dowiedzieli o nas w regionie. Czy taka sytuacja miała miejsce, uważam, no niedopuszczalna sytuacja, że trener miał jechać, a w ostatniej chwili dowiaduje się, że nie jedzie. No i dowiaduje się jeszcze nie telefonicznie od trenera kadry czy prezesa Związku Jerzego Wielkowskiego, to dowiaduje się z komunikatu PZB na stronie internetowej. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że klub przygotowuje w tej chwili pismo do Polskiego Związku Bokserskiego, że nie widzi innej możliwości jak wyjazdu na olimpiadę Karoliny Michalczyk z trenerem Maciejewskim, ponieważ nikt nie jest na tej zawodniczki, trenuje ją od początku. Uważam, że błędem było to, że nie pojechał trener Maciejewski z Karoliną na Mistrzostwa Świata, bo w moim mniemaniu, a mam prawo mieć takie mniemanie, bo znam możliwości trenera Maciejewskiego, jeździł na wszystkie spróbowania kadry kobiet przed Mistrzostwami Świata. W moim mniemaniu mogło być lepiej jeszcze na Mistrzostwach Świata. I tutaj już po prostu jadąc na Mistrzostwa Świata do Chin, które są specjalne w Chin, między innymi postawiłem wszystko na jedną kartę. No tutaj było wielkie rozczarowanie ze strony klubu mojego, że po prostu zabrakło tam trenera Maciejewskiego. Proszę. Bo ja akurat było tak, że jeździłem i z seniorami, i z seniorkami jeździłem na wszystkie zgrupowania i tak. Trenerzy się podzielili, że ja jak jechałem z Rutkowskim, to nie jechałem z Piotrowskim. Jak było wolne miejsce, ale później już po zakończeniu kwalifikacji, na których się chłopaki nie dostali na olimpiadę, już byłem wolny i ci z biura z Polskiego Związku Bokserskiego poprosili mnie o paszport i o zdjęcie do wizy chińskiej i byłem przekonany, że ja lecę do Chin. Dowiedziałem się z komunikatu, no tam. Tam mnie podpuszczali, żebym robił szum, ale to nie było sensu, bo zaburzyłoby to jakoś przygotowania docelowe, atmosferę, która panowała w kadrze, może nie do końca dobra, z tego co wiem, było. Także, że no, po prostu odpuściłem to, ale teraz właśnie Karolina, będąc na Mistrzostwach Świata, gdzie już uzyskała kwalifikacje, trener Piotrowski zaczyna się mięknąć, opowiada takie bzdury, że on myślał, że ja z seniorami jadę, jak na seniorów już nie ma pieniędzy, bo seniorski boks praktycznie się skończył na kwalifikacjach, które odbyły się w Turcji. I od tamtej pory i trener kadry po prostu nie pracuje już z kadrą. Ta kadra czeka na nowego trenera i to była taka głupia wymówka ze strony Piotrowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, że ja od lat pracuję z Piotrowskim i to mogę wszystkim oficjalnie i przy Piotrowskim powiedzieć, że pierwsze takie solidne zgrupowanie, które było przed Mistrzostwami Europy w Tonsberg w 2005 roku, gdzie ja praktycznie przygotowywałem dziewczyny, bo nie było pieniędzy na trenerów innych, a Piotrowski jeździł, załatwiał sprawy, pojechały dziewczyny i tam chyba największy sukces do tej pory na Mistrzostwach Europy. 2 złote medale, 2 brązowe i srebrne. No i od tamtej pory może się stałem takim niewygodnym, że może trochę więcej umiem od kogoś. No. I to jest takie, to jest właśnie w tym, to jest takie polskie piekiełko, że jak ktoś coś, to mu nogę podstawić. I dlatego nie ma sportu. No. Nie ma sportu w Polsce, między innymi dlatego, że i powiem tak szczerze, że jeździłem i z seniorami, i z dziewczynami, na wszystkie zgrupowania i ja tak odczuwam to na swojej skórze, że właśnie tak jest, jak ja myślę, no, że jak
że jak coś tam, to nie, bo ja. A jak ty coś, to nie. Bo aby nie przed szereg. I tak to się stało. No myślę, że teraz się tak nie stanie i będę uczestniczył we wszystkich zgrupowaniach w przygotowaniu Karoliny do olimpiady. No i myślę, że nie pojadę na olimpiadę do Londynu z przesiadką w piaskach. Ja może powiem tyle, nie? Że to decyzję to trener Piotrowski podjął, bo trener Maciejewski nie poleciał, bo rozmawiałam z prezesem i trener Piotrowski podjął taką decyzję, że bierze trenera Kuchurewskiego i trenera Węgierskiego, a nie wziął mojego trenera. Bardzo mnie to bolało i boli, ale tak jak powiedziałam, to sprawę musimy wyjaśnić, bo to też tak nie można tego zostawić, ale na igrzyska w Londynie, to jak trener Maciejewski nie poleci, to Michalczuk też nie poleci. Ja mocno wierzę, że ta sytuacja będzie jak najszybciej wyjaśniona. Andrzej powiedział lada dzień do Polskiego Związku Bokserskiego trafi pismo od naszego klubu. Z tego co wiem, Karola też jakieś pismo wyśle do zarządu. Myślę, że zarząd się zbierze i nie będzie innej decyzji niż tata, że pan trener Władysław Maciejewski uczestniczy dalej we wszystkich przygotowaniach oczywiście, no i leci razem z naszą mistrzynią na igrzyska. Bo jak ja nie polecę, to nikt nie polecie. To jest taka głupia rywalizacja między trenerami. Ja uważam, że powinien być trener klubowy na takich ważnych imprezach i trener kadry, ponieważ trener klubowy zna lepiej zawodnika niż trener kadry, natomiast zawodnik na kadrze trenuje z obydwoma trenerami. Może tutaj był trener Maciejewski, trener Piotrowski. Moim zdaniem, jeżeli na olimpiadę, na przykład Rosjanie ostatnią olimpiadę wysłali 7 trenerów klubowych i jednego trenera kadry i przy każdej walce wchodzi trener klubowy do rynku i trener kadry i Rosjanie zdobywali wyniki. I tam nie było tak, że jeden jest lepszy od drugiego czy coś, bo sukces ma wielu ojców i tutaj trzeba wszystko przyłożyć się na to, żebyśmy po prostu osiągnęli ten sukces. Nie może być tak, że po prostu trener kadry poprzez to, że jakieś animozje, czy po prostu swoją wyższość, po prostu rezygnuje z trenera klubowego. Ja będąc, jak był trenerem kadry, na pewno chciałbym osiągnąć sukces, a nie po prostu osłabiać drużynę. Wierzymy, że tak się stanie, że za 67 dokładnych dni początek igrzysk i w igrzyskach zobaczymy oczywiście Karolinę Michalczuk, a w ringu, w narożniku trenera Władysława Maciejewskiego. Panowie dziennikarze, koledzy z radia i z prasy, proszę o pytania do naszych gości. A może ja zapytam Karolina, a z kim to się nie dało grać? Nie dało się. Nie, po prostu już po pierwszej rundzie widziałam, że nie wygram, nie pozwolą. Przebiegi walki na internecie było widać, że lepszą zawodniczką była Karolina, ale sędziowie z Azji, zawodniczka z Chin, rozpoznasz tak, że w moim mniemaniu ona się trochę słaniała na linach, ta Kimka, ale przez to ustała i chyba to zadecydowało jej zwycięstwo. A co dziwne jeszcze, ja może powiem, że na przykład ta Chinka była izolowana. Byliśmy na turnieju w Rosji i były Chinki, były Rosjanki, były Ukrainki i no, dwie reprezentacje Rosji, nie? Gdzie Karolina powygrywała ze wszystkimi w Cuglach, nie? I tamtej Chinki nie było. Przyjechały dwie Chinki na sztama, przyjechała i w lekkiej wadze i w średniej, a Chinki nie było w Karolinie wadze. Także oni się izolowali, bo jedna walka, która, wiecie panowie, jak się nie znają zawodniczki, to nie zna Chinka zawodniczki takiej jak Michalczuk, która mocno bije, to jeszcze jedną walkę może, ale jak już by posparowała jeden sparing, drugi sparing, trzeci, to już by to poczuła, gdzie nawet jak Karolina, jak wiemy, ta Bułgarka dobra zawodniczka, ale Karolina miała okazję w Chinach z nią posparować, poczuła Karoliny siłę ciosu i no ona tam starała się Karolinie jakoś tam no, wygrać z Karoliną, ale to się nie dało. No.
tak jak prezes Stachura powiedział, że po prostu zawodniczka się słaniała i dlatego wygrała, bo gdyby leżała, to pewnie by nie wygrała. To ja chciałem przytoczyć słowa Stanisława Zalewskiego, który miał takie powiedzenie dla nas. Mówi, wstawaj, wygrałeś, któryś przegrał przez dobra. Także tak, taka walka była, no. Sędziowie są sędziami. Trudno, trzeba, ale to cię, Karolin, to myśmy wzmocni. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Tak, i nie na, zawsze coś na olimpiadzie tam ten złoty medal. A jakie plany najbliższe teraz mam prosto? Najbliższe plany? Tak, tak. Tego roku położę się spać. Aha. A po? A po, jak się obraz zrobi w domu. A nie, no, na zgrupowanie. Nie, no mamy teraz od 26 do 6 czerwca taki obóz wypoczynkowy w Sępniewie. Później to mamy Wałcz, chyba Karpacz i Sępniewie. Ja nawiążę jeszcze do tego, co Karol mówi, że chce jakoś położyć się spać. Karola, powiedz wszystkim, ile trwała podróż z Kijów? Leciałeś się przez Kijów, bo tam była sytuacja taka troszeczkę, która grozy tutaj tych, którzy oczekiwali nas na Okęciu, bo dowiedzieliśmy się, że samolot został zawrócony, drodzy Państwo, bo jest awaria. Później to ustaliliśmy, była awaria jednego z silników, samolot nie mógł uzyskać pewnej wysokości, zaczął krążyć nad Kijowem i rzucać po nim. No tak, ja weszłam, byłam też bardzo zmęczona do tego samolotu, no i przyznałam, budzę się w tym do czwartej, lądujemy. Ale jedna z dziewczyn mówi, a jesteśmy z powrotem w Kijowie. Co ty gadasz, Wisłę minęli? Ale tak wylądowaliśmy, mówię, to nie jest warszawskie objęcie, nie? No i okazało się, że tam jakiś duży problem z jednym z silników. Musieliśmy czekać do 20, po 20 z powrotem, żeby startować do Warszawy. Także no, z tego co słyszałem, że bardzo poważna awaria o się. Samolot też wylądował 21.10, ale zanim pojawiliście się w hali przylotów, no to minęło praktycznie prawie tylko godzin. Czekałyśmy na bagaże, bo przed nami była Lizbona i ciągle ta Lizbona, te bagaże krążyły, a ten kierunek się nie pojawił. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania do dziennikarzy? Zatem jeśli nie, to oczywiście możecie Państwo dopytać już spokojnie w tej części nieoficjalnej. Ja chciałem bardzo podziękować za przybycie. Gościliśmy dzisiaj w klubie sportowym, gościliśmy. To są nasi stali tutaj bywalcy, oczywiście Karolina Michalczuk u siebie i trener Władysław Maciejewski i prezes Andrzej Stachura. Gościliśmy dyrektora Urzędu Miasta Wydziału Sportu pana Juliusza Szajnocha, a także prezesów Lubelskiego Ogólnego Związku Bokserskiego, byłego prezesa pana Waldemara Zdrojczuka i obecnego prezesa pana Piotra Osiaka. Dziękuję Państwu.